Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Moi kochani, kiedy byłem młodym księdzem i zacząłem chodzić po kolędach, rozmawiać z ludźmi, z małżeństwami, to kiedy spotykałem młode małżeństwa i nie słyszałem w domu płaczu małych dzieci, nie latały po mieszkaniu takie małe kurczaczki, czyli takie małe dzieci, to niekiedy pytałem, czemu jeszcze nie macie dzieci. Ale później z takim pytaniem byłem coraz bardziej ostrożny, bo niekiedy okazywało się, że te małżeństwa po prostu nie mogły mieć dzieci. I właśnie o takiej sytuacji słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa. Owa bohaterka, kobieta, szunemitka też była bezpłodna. Nie mieli dzieci. Takich przypadków w Biblii, w Piśmie Świętym, w historii zbawienia znamy znacznie więcej. Sara, żona Abrahama, też nie mieli dzieci. Anna, żona Elkany, późniejsza matka Samuela, też bezpłodna. Czy już bliżej Nowego Testamentu, Elżbieta, żona kapłana Zachariasza, późniejsza matka Jana Chrzciciela, też nie mogli doczekać się potomstwa. I jakże się to stało, że to, co było niemożliwe, nieosiągalne dla ludzi, stało się możliwe? Dzięki łasce Bożej. Moglibyśmy, kochani, cofnąć się jeszcze dalej, aż do stworzenia świata. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju o stworzeniu nieba i ziemi, właśnie ziemia, matka ziemia, na początku też była bezpłodna, nie rodziła, ale Bóg sprawił, że ta ziemia w końcu zaczęła wydawać płody i plony, czyli stała się urodzajna. Te wszystkie przykłady bezpłodnych kobiet, ziemi, która na początku nie rodziła, ale potem obfitowała, podprowadzają nas, kochani, pod to najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia, gdy chodzi o Maryję, właśnie pod tę niewiastę. To wszystko miało nam pomóc zrozumieć, że
to, co jest niemożliwe dla ludzi własnymi, przyrodzonymi siłami, jest to możliwe dla mocy Bożej. Maryja, jak wierzymy, poczęła z Ducha Świętego. Jak to możliwe, żeby kobieta poczęła z Ducha Świętego? Możliwe, bo i niepłodna rodzi siedmioro i ziemia od stworzenia świata obradza te płody rolne. W tych dniach przeżywamy w naszej diecezji toruńskiej takie dni maryjne, przeżywamy najważniejsze odpusty. Jeszcze wcześniej, 27 czerwca, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki diecezji toruńskiej, duże procesje, msza święta, a wczoraj lipy w Lubawie i Chełmno. Też byłem wczoraj na 18 w Chełmnie na odpuście ku czci Matki Bożej Bolesnej. Wielka procesja przez miasto, do źródełka, do studzienki i potem powrót do kościoła parafialnego. I właśnie podczas tych największych odpustów w diecezji toruńskiej maryjnych, które gromadzą nawet kilka tysięcy wiernych, wspominamy tę niezwykłą interwencję Boga. To, co niemożliwe, niewyobrażalne do osiągnięcia przez ludzi, dokonało się. Maryja poczęła z Ducha Świętego. W Piśmie Świętym, kiedy jest mowa o Bożej opiece nad swoim ludem, słyszymy to porównanie do rozpostartych skrzydeł ptaka. Pan Bóg mówi przez proroków, jak ptak gromadzi swe pisklęta, taki Bóg chciał zgromadzić pod swoimi skrzydłami Izraela, naród wybrany. Doskonale znamy słowa psalmu 91. Kto się w opiekę odda Panu swemu? W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod jego pióry uleżysz bezpiecznie. I nas Bóg chce zgromadzić pod swoimi skrzydłami, aby się nami zaopiekować. Te rozpostarte skrzydła przypominają też namiot, przybytek, w którym jesteśmy otoczeni chwałą Pana Boga. I pięknie widać to na tym obrazie zwiastowania Maryi, gdzie widzimy te gołębice, symbol Ducha Świętego. W chwili zwiastowania Bóg rozpostarł nad Maryją jakby swoje skrzydła, czyli otoczył ją jakby namiotem. Duch Święty stąpił na Maryję, została ocieniona i poczęła. Dzisiaj więc, kochani, chcemy otworzyć się na tę wstępującą, ocieniającą nas łaskę Boga, łaskę Ducha Świętego, abyśmy też uwierzyli, że to, co niemożliwe dla Boga, jest możliwe. Amen.